Dobry Państwu, kolejne spotkanie i cała masa problemów do omówienia. Chcę podkreślić w pierwszym rzędzie, że dostaję ponad 50 czy 70 e-maili dziennie. Część tych e-maili jest tak skonstruowana, że można udzielić odpowiedzi, ale części internautom wydaje się, że y, mają do czynienia z jasnowidzem. Otóż nie będę odpowiadał na żadne e-maile dotyczące stanu zdrowia, podkreślam to już po raz kolejny, gdzie nie będzie podanych danych. Czyli jeżeli ktoś podaje, że chory jest na to i na to, ma takie wyniki badań czy inne, to mogę spróbować udzielić odpowiedzi. Ale jeżeli ktoś zada pytanie, a jak się leczy LZS czy coś innego, to proszę zwrócić się do NSZ-u. Nas uczono, że leczy się chorego, a nie chorobę czy karteczkę. W związku z powyższym, tylko NZ po wprowadzeniu procedur amerykańskich płaci za chorobę, a nie za wyleczenie chorego. Stąd mamy tylu przewlekłych chorych. Nie można wyleczyć w jednej jednostce szpitalnej czy służby zdrowia chorego, tylko trzeba go przez. Kładać pomiędzy jednym oddziałem a drugim, bo i to jeszcze z przerwą, w moment, w którym choroby mogą się nasilić, bo procedury nie przewidują leczenia całościowego. To jest pierwsza rzecz. Nie będę odpowiadał także na żadne wyniki, przesyłane wyniki badań, które mają określone nazwiska, miejscowości itd. Otóż każde laboratorium prowadzi, może prowadzić swoje normy. Więc bezpośrednia wielkość, na przykład 20 mikrogramów, nic nie mówi. Trzeba wiedzieć, jak w danym laboratorium ustalono normy, jaką metodą. Jeżeli to jest zakreślone, jeżeli nazwa miejscowości jest skreślona, jeżeli wiek dziecka jest skreślony czy dorosłego jest skreślony, to nie można udzielić prawidłowej odpowiedzi. Proszę to zapamiętać: leczymy chorego, a nie chorobę. Od przejęcia polskiej medycyny. Przez Stany Zjednoczone zmieniono zasady nauki w akademiach medycznych. Zrobiono z nich uniwersytety, chociaż nazwa uniwersytet odnosi się do jednostki szkoły wyższej, która musi mieć co najmniej dwa fakultety matematyczno-fizyczne i dwa humanistyczne. Żaden z obecnych uniwersytetów medycznych w Polsce nie ma takich fakultetów. Nie uczy się tak szeroko i tak właściwie, jak to być powinno. To znaczy nie wprowadza się zasady i celowości, a wprowadza się tylko metodę. Proszę zauważyć, że do lat 90. nie mieliśmy rezonansu magnetycznego czy tomografii komputerowej, a rozpoznanie lekarze potrafili postawić prawidłowe. Prowadzono tomografię komputerową, którą wolno wykonywać raz na 5 lat. Dlatego, że dawka promieniowania jonizującego jest tak duża, że normy zostają przekroczone wielokrotnie. Czyli raz na 5 lat wolno robić tomograf komputerowy. Natomiast bardzo często się spotykam, że w tym samym w szpitalu nieraz robi się co miesiąc tomografię komputerową. Wiadomo, że taka tomografia, takie badanie Powodować może raka. Czyli innymi słowy, szpital sam funduje sobie raka, żeby mógł potem dostać wyższe yy, dofinansowanie z NFZ-u. Nie ma po żadnej podstawy medycznej czy naukowej, żeby robić raz na rok czy raz na dwa lata tomografię komputerową. Bo to nie zmienia metody leczenia, ale daje szpitalowi o wiele większe dochody niż badanie innymi metodami. To wpłynęło do nas na podstawie procedur zatwierdzanych przez ministerstwo. Ciekawe jest to, że właśnie ministerstwo, nie posiadając żadnych wyników badań o celowości wprowadzenia takich procedur, nagminnie je opłaca. To samo dotyczy mamografii. Chociaż już 15 lat temu udowodniono, że mamografia nie ma żadnego znaczenia profilaktycznego, to w Polsce wciąż jeszcze NZ wyrzuca. Czy okrada pacjentów z pieniędzy przeznaczonych na leczenie na przeprowadzanie profilaktycznych rzekomo badań mamografii, chociaż udowodniono to, jak mówiłem już z 15 lat chyba temu, że mamografia tak często powtarzana powoduje raka. Proszę zauważyć, że pomimo teorii, o której wszyscy wiedzą, że profilaktyka jest o wiele bezpieczniejsza i lepsza i tańsza niż leczenie, to na żadnej stronie Ministerstwa, głównego inspektora sanitarnego, nie ma żadnych wzmianek na temat profilaktyki przed rakiem. Kto dopuścił u nas do wprowadzenia do masowej sprzedaży w tych sklepach wielkoprzemysłowych żywności przetwarzanej? A naukowe badania udowodniły, że Ludzie, którzy często posiłkują się tą przetworzoną żywnością, wielokrotnie częściej zapadają na raka przewodu pokarmowego, aniżeli ci, którzy spożywają surowce bezpośrednio kupione z rynku. I żadne Towarzystwo Naukowe, żadne medycyny, Ministerstwo Zdrowia, obojętnie w jakim okresie to było, nie zajmuje się sprawą jakości produktów wprowadzanych na polski rynek. To jest pierwsza sprawa. Pomimo, że pan premier powiedział wyraźnie, że jesteśmy własnością kogoś z zachodu, czyli City of London Corporation, od co najmniej 1772 roku, czyli od wprowadzenia, wprowadzeniu w Polsce edukacji, czyli Komisji Edukacji Narodowej, to wszyscy, zapadła zmowa milczenia nad tym procederem i ogłupia się ludność w Polsce, Rozmaitego rodzaju bredniami na temat jakości czy wyższości medycyny takiej czy innej. Y jeszcze niecałe dwa lata temu minister zdrowia, pan Radziwił, y człowiek, który nie wykazał się do tej pory żadną pracą naukową, która by cokolwiek mogła zmienić, zwalczał sądownie jeden z działów medycyny zwany homeopatią. Że to jest bzdura i trzeba zamknąć wszelkie. Y Katedry zajmujące się tą dziedziną. A tymczasem w sierpniu ubiegłego roku Królewskie Towarzystwo Medyczne w Londynie udowodniło ponad wszelką wątpliwość, że homeopatia działa. Mało tego, dwóch laureatów Nagrody Nobla przedstawiło kompleksowe badania, które udowodniły i potwierdziły to. Czyli innymi słowy mamy taką: współczesna medycyna akceptuje homeopatię jako metodę leczenia. A w Polsce pisze się bzdury, że homeopatia to jest coś z pogranicza futurologii, astrologii czy jakichś innych tam wierzeń pierwotnych ludów. Proszę przypomnieć sobie, o czym już mówiłem, że homeopatia wykazała zdecydowaną przewagę nad tzw. medycyną uniwersytecką w czasie, wojny, w czasie epidemii cholery w 1871 roku w Stanach Zjednoczonych umieralność pacjentów leczonych przez homeopatów wynosiła 3%, a umieralność pacjentów leczonych przez tak tzw. uniwersyteckich lekarzy wynosiła 75%. Czyli był to masowy mord. I co z tego? Obecnie się okazuje, że homeopatia to nie jest metoda leczenia, a ta metoda akademicka, czyli, czyli właściwie Big Pharma, to jest metoda leczenia. To ogłupianie doszło już do takiego szczytu, że bezmyślnie powtarza się o procesie medycyny udowodnionej naukowo. Ale nikt nie zdefiniował, co nazywamy medycyną udowodnioną naukowo. Otóż okazuje się, że medycyna udowodniona naukowo to jest ta, która znajduje się w reklamówkach Big Pharma. Po 1990 roku, 1990. Zlikwidowano wszystkie polskie czasopisma. Czyli polski lekarz nie może przedstawić wyników swojej pracy w żadnym czasopiśmie, ponieważ takich nie ma. Mieliśmy 10 milionów egzemplarzy y, takich czasopiśm w 2000 tytułów. Nie mamy teraz żadnego. Wszystkie, nawet czasopisma najstarsze, Polski Tygodnik Lekarski, zostały przejęte przez firmy y, z zakresu Big Pharma. Czyli konkretnie przez Merck. Zdziwienie budzi fakt, że taki na przykład prezes czy dyrektor, główny inspektor sanitarny publicznie przyznaje się do tego, że on codziennie rano rozpoczyna od czytania medycyny praktycznej, czyli właśnie reklamówki Big Pharma. No, jak ten człowiek może mieć jakiekolwiek pojęcie o medycynie, czytając tylko reklamówki? To jest poważny problem. Proszę zauważyć, że. Żaden z tych wysokiej rangi urzędników nie zajmuje się tym, do czego została instytucja powołana. Główny inspektor sanitarny miał za zadanie kontrolę jakości, higieny, czystości na terenie Polski. Taki był, taka była podstawa powołania w 1927 roku tej instytucji. A co my teraz mamy? No mamy epidemię Odry pod Warszawą i w Szczecinie. Okazuje się, że epidemia Odry wybuchła wśród pacjentów czy personelu medycznego z Ukrainy. No zaraz, pięć lat temu, jak się zaczął ten cały Majdan i zaczęły się transporty y, tych wszystkich pracowników, y, uchodźców czy nachodźców, jak ich nazywają, to mówiliśmy, że trzeba koniecznie zrobić kwarantannę na granicy, a dopiero po przejściu prawidłowym, Kwarantanny, wpuszczać ich do kraju. Kwarantanna jest znanym sposobem zapobiegania chorobom od co najmniej 2000 lat, bo tak Biblia już podaje. A 2000 lat minęło, a główny inspektor sanitarny o tym nie wie, tylko teraz naraża państwo polskie na zwiększone wydatki na leczenie tej choroby. To jest coś niesamowitego, że utrzymuje się tak mało wiedzących merytorycznie ludzi na tak wysokich stanowiskach. Jedynym wytłumaczeniem jest to, że pracują nie dla Polski, tylko pracują dla właściciela Polski, czyli City of London Corporation, bo w ten sposób wzrasta ilość pieniędza wydawanego na leczenie, no i zarabiają oczywiście koncerny zrzeszone w centrum w City. Proszę wziąć pod uwagę, że mamy dowody wprost, jak ogłupia się mniej wartościowy, jak mówi redaktor Michalkiewicz, naród polski. Cały czas twierdzą, że to dzięki szczepionkom zginęły choroby zakaźne. No dokładnie jest wręcz odwrotnie. Do 2005-2006 roku na Ukrainie były takie same zasady szczepień jak w Polsce. W 2006 roku zaprzestano szczepień ze względów finansowych. I przez prawie 8 lat tych szczepień nie było. Co się stało? No Okazało się, że zachorowania na odrę przez te całe 8 czy 9 nawet lat spadły do poziomu 50 przypadków rocznie. Największa epidemia wcześniejsza to była w 2005 roku i wynosiła 32 tysiące ludzi. Jak zaprzestano szczepień, to nagle okazało się, że nie ma odry. Jest tylko 50 przypadków. No tak nie może być. City traci pieniądze. Więc szybko powołano fundusz. Szczepień i od 2015 roku zaczęto z powrotem szczepić dzieci na Ukrainie. No i od razu w następnym roku mieliśmy 12 tysięcy zachorowań, w kolejnym roku mieliśmy już chyba 30 kilka tysięcy, a dochodzi do 50 tysięcy. Czyli wyraźnie widzimy, są szczepienia, jest zachorowalność. Szczepienia wycofują się, nie, nie stosuje się szczepień, spada zachorowalność. Po jakimś czasie wprowadzamy szczepienia i mamy kolejną epidemię odry na Ukrainie. No jak? I o tym nie wie główny inspektor sanitarny albo minister zdrowia. To czym oni się tak naprawdę zajmują? Tylko sprzedażą i handlem szczepionkami. Proszę zauważyć, że moglibyśmy zaoszczędzić około miliona dolarów na leczeniu powikłań bakteryjnych w szpitalach wprowadzając tylko miedziane klamki w szpitalach i umożliwiając zastosowanie podmywania pośladków, czyli ruchome bidety. A tego się nie robi. Byliśmy na drugim miejscu zasobów miedzi, którą sprzedawaliśmy w postaci nieprzetworzonej, zamiast wyposażyć własne szpitale w klamki miedziane, które by zlikwidowały zakażenia wewnątrz wewnątrzszpitalne w znacznym stopniu. wyraźnie widać że chodzi tylko i wyłącznie o wzrost nałożonych podatków na obywateli jeżeli za czasów pierwszej Rzeczypospolitej płaciliśmy 10% podatek a wszystkie inne były celowe to obecnie jest zupełnie odwrotnie rozbiory podw spowodowały podwyższenie podatku do 18% potem Przyszły tak, zwane, tak zwana wolna Polska w 1918 roku i od razu Piłsudski po przewrocie majowym podniósł podatek do 37%. Przypominam, że Piłsudski, czyli Guinness Selman, agent Franc y City, agent pruski, agent japoński, przewrót zrobił za otrzymane 800 tysięcy funtów od City of London Corporation. I do dzisiaj wojskowe biuro historyczne nie może się uporać, komu on te pieniądze przekazał. Przecież nie trzymał ich pod poduszką, tylko musiał opłacić jakichś tam oficerów, żeby mu pomagali. Sam nie zrobił przewrotu. No to dlaczego, mimo że minęło 80, gdzie prawie 100 lat od tego czasu, nikt nie wie, jaki był rozdział tych 800 tysięcy funtów? 800 tysięcy funtów w tamtym czasie to było około 5-6 milionów złotych. Średnia pensja nauczyciela wynosiła 100-120 złotych, generała około 800 złotych miesięcznie. To za 5-6 milionów można było kupić bardzo dużą liczbę generałów. No i teraz nasuwa się pytanie. Dlaczego aż sześciu generałów w 1939 roku, zaraz na początku września, w pierwszym czy drugim dniu, zdezerterowało i uciekło na zagranicę? Oni już wiedzieli o tym? I proszę zauważyć, że Wojskowe Biuro Historyczne, które jest powołane do tego, żeby właśnie wyjaśniać takie sprawy, to postępuje zgodnie z ideą twórcy tego biura, czyli Piłsudskiego, i bardziej zmatwowuje Historię niż ją wyjaśnia. Kapelan Belwederu podał wyraźnie, że Wojskowe Biuro Historyczne zostało powołane po to, żeby tworzyć historię taką, jak Piłsudski sobie wymyślał, i likwidowało wszystkie jego błędy czy wręcz kradzieże. U nas się do dzisiaj nie mówi, że zaraz po przewrocie zaciągnął pożyczkę z zachodu. I od razu kazał sobie 20% tej pożyczki yy, przeleć na swoje konto prywatne. Dlaczego do dnia dzisiejszego to nie jest ujawniane? My mamy zupełnie podobną sytuację obecnie. Rzekomo Sejm zatwierdza budżet, a rząd ma prawo tylko wykonać ten budżet. A sytuacja jest dokładnie odwrotna. Od 45 roku żaden z rządów nie przeprowadził tak zwanego bilansu otwarcia. Czyli to jest jedna ciągłość rządu. Forma może się zmienia, ministerstwa może się zmieniają, ale zasada jest ta sama. O finansach w rządzie się nie mówi. I potem słyszymy nagle, że rząd. Zaciąga pożyczki. Nie wiadomo od kogo, nie wiadomo z jakiego banku, nie wiadomo yy, na jaki procent, na jaki okres i tak dalej. To ma być rzekomo tajemnicą. Dlaczego? Przecież to są nasze pieniądze. To nie rząd będzie spłacał te pieniądze jako yy, prywatna grupa kapitałowa, tylko podzieli to na obywateli. Cały czas się spotykamy z tym, że właśnie rząd, podwyższając podatki, a podobno Obecnie, może jeszcze dodam tylko, podatki za Piłsudskiego to było 37%, a potem przyszedł zły Hitler i obniżył je do 33%. Potem znowu przyszli dobrzy komuniści i podnieśli je do 50%. A po przewrocie w 1989 roku podatki zostały podniesione do 80%. To w jaki sposób jeszcze można ludzi okradać? No tworząc fikcyjne choroby i strasząc nimi. To wiemy od czasów prowadzenia fluoryzacji wody, czy y y bajki o cholesterolu i miażdżycy. To wszystko było wprowadzone w ekonomicznych podstawach, a nie żadnych zdrowotnych. Czyli innymi słowy, rząd zabiera co roku jakieś tam pożyczki, które idą w miliardy dolarów czy euro, ale nikt nie wie nawet na jakich warunkach to zostało. Zawarte te pożyczki, zaciągnięte, i nikt nie wie, kiedy je mamy oddać. I kolejna sprawa, która jest bardzo istotna: na co te pożyczki naprawdę poszły? No, bo jeżeli Sejm ustala budżet, czyli pieniądze dla lekarzy, nauczycieli, policji i tak dalej, on się bilansuje w jakiś sposób. To jeżeli zaciąga rząd pożyczkę o mniej więcej tej samej wysokości, a żadnemu z pracowników państwowych nie podwyższa się y, pensji, a także nie buduje się żadnych inwestycji, to na co idą te pieniądze? Proszę zauważyć, taki pan Marcinkiewicz, nauczyciel gdzieś tam miasteczka małego y, na zachodzie Polski, został na pół roku premierem rządu polskiego i zaciągnął pożyczkę w wysokości 67 miliardów euro to w tym czasie było około 250 miliardów złotych. Innymi słowy, mamy taką sytuację. Budżet państwa polskiego plus minus 300 miliardów, czyli pan Marcinkiewicz miał prawo wydać 150 miliardów, a on sobie zaciągnął pożyczkę w wysokości 250 miliardów, czyli 400 miliardów, czyli prawie półtora roczny budżet rozdysponował w ciągu niecałych 6 miesięcy. Pytanie, na co? I za ile my będziemy musieli to lat, przez ile lat będziemy musieli to spłacać? Jest cisza. Nikt nie rusza tematu. Co roku rzekomo Sejm dokonuje absolutorium, czyli sprawdza, czy wydatki rządu pokrywały się z planami, które ustalono, czy z ustawami dotyczącymi budżetu. I nikt w, posłów, czyli aktorów sceny politycznej uzależnionych od City, nie zadaje pytania, a na co poszła pożyczka? W żadnym sprawozdaniu sejmowym nie ma żadnych danych, że taka pożyczka wpłynęła, co ona zrobiła i jak ją rozdysponowano. Co jednoznacznie potwierdza słowa pana premiera, że jesteśmy własnością kogoś z Zachodu, bo właściciel wie na co to poszło, a reszta ma pracować i siedzieć cicho. Dwa lata wcześniej to samo powiedział minister spraw wewnętrznych. Że Polska jest tylko państwem pozornym. Dziwi więc forma prezentowana w telewizji, gdzie rozmaici posłowie, senatorowie sprzeczają się, jaki to jest lepszy rząd, albo co on lepiej zrobił. Kiedy oni grają w tą samą bramkę, na tym samym poziomie merytorycznym. O pieniądzach mówić nie wolno. Lud ma płacić, a my zrobimy zresztą, co nam się będzie chciało. Wracając jeszcze do spraw wpisów internautów. No tutaj dziękuję takiej jednej pani, że zauważyła, że jestem zmęczony i, i że wymagam urlopu. Chyba ma rację, bo rzeczywiście ostatnio miałem dużo zajęć i to niestety jeszcze potrwa. A, a, a nie mam kiedy iść na urlop. Poza tym tak brzydko jest, że to trudno wyjeżdżać na, na ten urlop. Kolejna sprawa, którą zauważyli internauci, że cała masa tak zwanych troli internetowych nie trzyma się tematu wykładu, tylko porusza sprawy zupełnie drugorzędne. I to od razu można zrozumieć, kto jest opłacany przez ten czynnik zagraniczny, jak fundację Batorego czy coś takiego. Jest także cała masa wpisów ludzi stwierdzających, że węgiel na zakażenia wirusowe typu przeziębienie grypa jest najlepszą metodą leczenia. Przestałem się szczepić, wziąłem węgiel i przestałem chorować na grypę. Mój wujek szczepił się na grypę. Znalazł się w szpitalu i zmarł. Był przeciwnikiem stosowania innych metod tylko te, które podawała oficjalna prasa. Ja tego głupstwa nie robię, biorę węgiel i jestem zdrowy. No, takich, takich wpisów jest naprawdę cała masa, więc proponuję wszystkim, którzy nie chcą się dać ogłupić i yy, chorować z tego powodu, przestać oglądać reklamy telewizyjne dotyczące leków. W ciągu ostatniego tygodnia przed nagraniem przeglądałem te reklamy i nie znalazłem ani jednego preparatu medycznego, który sam bym pobrał. Wszystko to co prezentują w telewizji, to jest coś co może i kiedyś leżało koło medycyny, ale nie ma żadnych prac ani żadnych badań, które by uzasadniały stosowanie. Rutinoscormin to w lata 70. Wycofany ze względu na powikłania, szczególnie u kobiet w ciąży. Nie ma czegoś takiego jak syrop na mokry i suchy kaszel, ponieważ suchy kaszel jest wirusowego pochodzenia, a mokry bakteryjnego. W mojej książce opisuję dokładnie, jak to łatwo zróżnicować. Innymi słowy, zatruwanie dziecka takim preparatem przedłuża tylko i wyłącznie chorobę. Prezentowana wreszcie... Po, po 10 latach od czasu, kiedy zaczęliśmy o tym mówić, witamina D jest dla dziecka co najwyżej 10-letniego. W polskich warunkach praktycznie przez cały rok należy brać witaminę D. Te głupoty, które opowiadają tak zwani eksperci rządowi z pediatrii czy, czy z innych specjalizacji, że wystarczy tylko w zimie, bo latem już nie potrzeba, oświadczają no, o zupełnym braku wiedzy merytorycznej. Proszę zauważyć, że kąt badania promieni słonecznych w Polsce jest taki, że ilość promieniowania UV, które dochodzi do nas i wytworzy witaminę D, jest tylko w godzinach między mniej więcej 11-13, no powiedzmy 10-14. Mamy taki miernik i dokonywaliśmy badań, to jeżeli się opalamy pomiędzy godziną 11-13, to wystarczy 25-30 minut, oczywiście tylko klatka piersiowa lub plecy, żeby otrzymać dzienne zapotrzebowanie witaminy D. Oczywiście nie należy się przez co najmniej 10 godzin kąpać mydłem, bo to wszystko spłynie z nas. To jest czas potrzebny, żeby to, co się wtworzy na skórku, wchłonęło się do środka. Natomiast jeżeli opalamy się pomiędzy godziną 13 a 17, to przez 4 godziny. Wchłaniamy tylko około 20% dziennego zapotrzebowania. Czyli, innymi słowy, musimy sobie zrobić w ciągu dnia słonecznego przerwę między 11 a 13, zjeść czy wypić kawę na, na balkonie, czy nawet w oknie. Wystarczy otworzyć okno, to ze strony słonecznej, rozebrać się i pokazać plecy słońcu. Nie ma możliwości w żaden inny sposób się opalić. Proszę zauważyć, że większość czasu w ciągu dnia, w ciągu doby, przebywamy pod dachem. Jeszcze nie widziałem żadnej osoby, żeby siedząc w pokoju albo wychodząc na ulicę ubrana, jednocześnie się opaliła. Dawniej zajęcia szkolne przez całe Wiosny i lato, nawet jak było chłodno, były na boisku. Dzieciaki biegały, rozebrane do spodenek. Dzisiaj wszystko odbywa się w salach, czyli nawet tych najmłodszych pozbawiamy możliwości korzystania z boskiego daru, jakim jest fala elektromagnetyczna ze słońca. I proszę zauważyć: Ministerstwo Oświaty w ogóle nie widzi problemu. Buduje się sale. Czyli wzrastają koszty edukacji przy uszkodzeniu zdrowia. A pediatrzy, którzy powinni zareagować, nawet głosu nie zabierają w tych sprawach. Czyli to jest kolejna, kolejny problem w Polsce, który powoduje wzrost wydatków na leczenie i y, uniemożliwia w sposób naturalny uzupełniania witaminy D.